Bla, 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 bla. Róbcie panowie to, co potraficie najlepiej. Czysto, czysto. Ale nie ma znaczenia tego piłka. Przestań! Odejdź od mnie! Odejdź! You stay! You stay! Odejdź! Rafał, tu muszę się fał. No nie trzeba, bo... My friend. Next time, intensity is lower, okay? Intensity okay. Lower. My friend! My friend! My friend! Ale przestań! Dałem im kartę już jedną, przestań! No ale to za co, dostała kartę? Nie, nie chodź się. My friend, it doesn't matter like this. It's high intensity, it's foul, clear foul. Jakie są zasady? Jak idzie impetem, zawsze czasami dajecie kartki. Co? Czasami dajecie kartki nawet tylko jak stupy, bo idzie impetem. Nawet jak mi podpowiadają. I dlatego teraz będą foul. Rozumiem, my friend. My friend, remember about this, okay? Please. Why you give foul? Taki czereśnik, jak dole. Czy jak zamówię paczkę do paczkomatu, to mogę odebrać w dowolnym punkcie w całej Polsce? Tak, dokładnie tak może zrobić, tak to działa. Ja wam w ogóle polecam, na przykład możecie sobie kupić na jakiś adres paczkomatu, na przykład w Amsterdamie możecie sobie kupić na przykład kilo jarania i jak oni to tam dowiozą, to wy to u siebie na przykład odbieracie, nie? To samo na przykład mam znajomka, który kupuje sobie normalnie w Tajlandii sterydy i on je zamawia do paczkomatów w Tajlandii, nie? I odbiera je u siebie w Ubieszowie, nie? Więc jak zamówię paczkę... Ranking, moja ulubiona pizza, start. To jadła miejsce pierwsze. To jadł. Na chuj mi kurwa twoje kwiaty, na chuj mi kurwa twoje łzy. Tak. Co się bardziej wkurza? Prośba o freestyle czy pytania o BDSM? O Jezu, prośba o freestyle. Dużo bardziej. Dobra. Nie, przepraszam. Pytania o BDSM. Jednak pytania o BDSM. Nadwrażliwość. Super moc czy kula u nogi? Super kula u nogi. Najtrudniejszy przeciwnik w walce freestyle'owej i freakfightowej? We freakfightowej to był Daro Lem, bo najwięcej przy nim spędziłem czasu na cringe'owaniu się. Na freestyle'u to zawsze był Bober albo Koro. Coś ty w komentarzu napisał? Ale dobrze, Daniel, weź przykład jako osoba, no taka, że taka respektująca, nie? Chuje ma zarzuty za głos. I ktoś napisał, i bałczyk. Robię party tak wielkie, że mieści je mój dom. Nie, brzydkie, nie podoba mi się. Tak między nami, tu nikogo nie ma, to wyświetlenia pod twoimi numerami. I o dokładnie zgarniasz pierdol, a skończyłeś się p***a, pójdzie ze mną. Tak? Co spierdolę ten osiłek? Kurwa, twój najlepszy numer nagrał Dymek! Od 5 lat wydawać płytę na Warnerze i to jest tak, ją dokładnie bez biedy. Twoimi rapami jarają się tylko twoi koledzy. Ostatnie! Yo, to nie jest piękne!
ja p***o, chociaż mam złotą płytę! Słuchajcie, ale dzisiaj Janusz do mnie mówi tak. Natalia, mnie strasznie męczy, że ja muszę mówić, że mieszkam z narzeczoną. No bo jak powiesz dziewczyna albo żona, to to jest szybciej. A narzeczona? Ja nie lubię takich półśrodków. Możemy się ohajtać? Bo muziku niewygodnie mówi, rozumiesz? Wydaje mi się, że dzisiaj wokół Polski atmosfera za granicą będzie bardziej przychylna do tego, żeby z tymi organami polskimi ścigania współpracować. Bo dzisiaj w ogóle nie wiemy, co ze Stewartem się dzieje. Ja znalazłem... Nie, no jest areszt domowy. Właśnie dozór elektroniczny to jest... Tak, tak. Tylko ja nie znalazłem takiego potwierdzenia, bo patrzyłem nie, do brytyjskich tam, mediów. Tak, bo w brytyjskich mediach to się pisze. Zresztą jest zastosowany ten środek zapobiegawczy dozoru elektronicznego. Nie zastosowano tego najbardziej radykalnego, niewolnościowego środka w postaci właśnie tymczasowego aresztowania. Nie wiem, jak to dokładnie wygląda w brytyjskim prawie, ale czytając te brytyjskie artykuły, faktycznie tam też jest taki dozór elektroniczny, więc jeżeli to jest prawda, no to Stu po prostu czeka na tą sprawiedliwość. Czy się jej doczeka? Myślę, że to jest możliwe, tylko no tutaj wymaga to determinacji. Pytanie w ogóle, czy teraz w tych zmianach w prokuraturze, czy to jest tak priorytetowa sprawa? Ja uważam, że teraz pewnie w dobie tych przekształceń też to może znacznie się opóźnić. Kurde, skurczyn wielki, co? Sobie duet Hero. Ja będę sobą, ty będziesz kizownikiem i zaśpiewamy sobie razem. Może to będzie cool. Dawać. Super. O, jaki ułożony i elegancki. Na pewno ma jakieś wady. Ale słodki. Jaki ułożony i elegancki. Na pewno ma jakieś wady. Ale słodki. Ja mam do ciebie jedno pytanie. Gdzie jest kurwa twoje otoczenie? Gdzie są twoi koledzy, znajomi, przyjaciele? Jesteś osobą... Człowieku, jest kurwa piąta w nocy, śpią. No co mają robić? Teraz w potrzebie. Gdzie są twoi najbliżsi? Wprost jest... No kurwa śpią ci mówię, no chłopie. W sposób pokażę ci, kogo masz obok siebie, żebyś raz na zawsze wbił se do głowy, że ale to... ja mam kurwa oczy! Zysiu, chodź do taty, chodź. Kotka mam. Stoisz tu i czekasz na tatę, bo tata da smaczka zawsze jak pójdzie spać, tak? I ty wiesz, że to niebawem. Tak? Ty jesteś koło mnie. Nie odpychaj mnie kurwa, bo nie wychodzimy na sweet parę. Musisz być dobrym synkiem. Tak? No nie odpychaj mnie, no chłopcze. Zgorzelec, Bielsko-Biała, to tu. Tu Zgorzelec, a. No prawie. Nie... W Małopolskim dałeś, kurwa? W Śląskim jest. Bydgoszcz. No to Bydgoszcz gdzieś tu będzie. Bydgoszcz, no tu. No, blisko. Prawie. Ale tylko trzy mogę? Siema. Ala chyba, ha? Są moi na widowni. Bardzo się cieszę, że dopłynęliście. O, legendarny roast Kuby. Ten roast ewidentnie pokazuje, jaką jesteś silną osobowością i postacią w polskim show biznesie. Nie ma tu nikogo ważnego. Tutaj. Nie ma ani jednej ważnej osoby. No, można powiedzieć, że świeci tu jedynie gwiazda Dawida. Coś tam co podkreśla tylko profil TVN-u. A Dawid jest tu tylko dlatego, że lubi grać w gry i dowiedział się, że będą jakieś pionki. Całą imprezę prowadzi Kępa i to nie Beata, nawet nie kobieta, która nosi broszki, kobiecie, która nosi broszki. Michał Kępa, facet, który robi napisy końcowe do twojego programu. Na luźnej gumie jak bungee, mam za sobą mafię normalnych chłopaków. Na luźnej... Tole kurwa mać, nie no, Bandura, proszę cię, człowieku, co ty robisz, no? Ja p***dolę, no ja nie wierzę, kurwa, w tego człowieka, no. Najgorsze jest to, że on jest, kurwa, tak samo przy połowie jak William, nie? Bo on tam siedzi i mówi, kurwa, wyjebany jestem na wakacjach, nie? Jeden do jeden William. On też chodzi i robi przypał za każdym razem, jak może. Co, jeszcze raz, kurwa? Mój ex-chłopak, gdy przyleciał z innego kraju podymać laskę z Tindera, na spotkanie przyjechałem ja? Co ty k***a nie odpierdasz? Czemu Frisie pozwala takie k***a
TikToki rzucać. Honor! Ojczyzna! Bóg! Honor! Ojczyzna! C jak? Cmentarna hiena. D jak? Dirty boxing, baby. E jak? Ej, no co ty sobie wyobrażasz? Tutaj się do mojej żony. F jak? Frajerzyno. G jak? Do góry i doliny. Hej, najpiękniejsze w Polsce. Zwiedzcie dziewczyny. Hej! H jak? I jak? Ile osób wciągnąłeś 4 dni? J jak? Jesteś frajerem! Tańcula, jesteś frajerem! Panowie. K jak? Konsekwencje! L jak? Lamusie! Cięty język to miał frydro! M jak? Misiu, ja tam koło ciebie mogę być 1,5 sekundy. Nawet byś nie wiedział kiedy. N jak? Nie było ciebie. Kurwa, co to, patrzcie. Nie chce się to kurwa zmienić. Pokoro druga kurwa się wybije na Filipku. I to jest tak, jestem na fali. Tylko pizdo, nie bierz walki z Ferrarim. Nie wezmę z nikim walki. To jest pierdolona pizda. Bo ja jestem mordeczko z innego środowiska. Wiesz dlaczego dziwko? Chyba się popierdoliło, zapomniało co to hip-hop. I to jest tak, bądźmy szczerzy. Kiedyś raperzy, dziś influencerzy. Jadę z rapem. Mordeczko Oset miał rację. 2014 tak to leci. Widzisz, jak cię kurwa niszczą jego dzieci. To jest tak. Nie, a dlaczego miałoby być trudno mi z tym spać? Przecież mam teraz króciutkie. A to nie czujesz, jak wykręcisz to wszystko do tego punktu. Nie czujesz nic później w łóżku. Na szczęście. Duże szczęście mam z tego. I lubię. Nie, a dlaczego... Ja pierdolę.